Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Paladynie i tak samo jak wczoraj na Druidzie, tak dzisiaj na Paladynie będziemy sobie sprawdzać nowy ekwipunek, czy coś pociśniemy w tych lochach, czy coś tam porobimy. Póki co mamy już wszystkie legendarne itemki, oprócz tego mamy dwa duże pomarańczowe gemy, w tym jeden w broni, więc no może to pomóc, nie oszukujmy się, może to pomóc, zwłaszcza ten w broni tutaj 1422, jeszcze razy 2, no to bardzo, bardzo dużo statystyk nam to daje. Troszkę legendarne itemków mają też nasze pachołki, tutaj wszystko im poogarniałem, zaczarowałem, my też mamy wszystko ogarnięte i zaczarowane, więc będziemy sobie testować, jak to na tym paladynie pójdzie. No jak widzicie, paladyn się bardzo, bardzo fajnie rozwija, bardzo mi się podoba ta postać, 443 poziom już ma, także powolutku się zbliżamy do 450, no a potem już można powiedzieć, że no długo nam to zajmie, ale potem już będziemy lecieć sobie do 500. Więc tak to wygląda. Na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. Pamiętajcie, żeby to robić pod każdym odcinkiem, dlatego że pomaga to w pozycjonowaniu filmu. Wczorajszy film poszedł bardzo fajnie, więc mam nadzieję, że ten pójdzie równie fajnie. Możemy sobie jeszcze na wstępie zobaczyć ten kod. Nie wiem, w ogóle pod wczorajszym odcinkiem mówiłem wam, od kiedy ten kod działa, do kiedy. Nawet wam dwa razy pokazywałem, jak go wpisać, gdzie go wpisać. A i tak były komentarze, że nie, kod im nie działa, albo gdzie to wpisać, albo co zrobić. Także no lipa, że nie oglądacie odcinków, co niektórzy oczywiście, ale tutaj jeszcze dla można powiedzieć takich osób pokazuję. Ek21, daj mi bonus, cyk. No i kupon został pomyślnie wprowadzony i tak jak myśleliśmy, dostajemy sobie właśnie ten koszyczek z jajkami. Mi się akurat udało, bo jest na 3 cechy inny i z miejscem na klejnot, ale wiem, że może to być różnie, może być na 5 cech zamiast na 3, może być bez miejsca na klejnot, także tak to wygląda. Dobra, w tym momencie możemy sobie jeszcze troszeczkę tutaj zwolnić ekwipunek, dzisiaj tak mamy 15 rozmontowań. Także tak to wygląda. Dobra, tutaj sobie zrobimy cyk, rozmontowanko, pyk, pyk. No i tak już tutaj dawno mamy tornado zamknięte, więc i tak tych epików nie będzie jakoś tam nie wiadomo jaka ilość. No ale tak to wygląda. No mamy to karmienie tych petów po 9 razy dziennie, więc to jest na pewno fajne. Mamy te wszystkie eventy, no niestety nie mamy tego twierdzy, ale o tym już gadaliśmy wczoraj. No ale jakoś to powolutku idzie, dobra. Moje statystyki jeszcze na tym paladynie mogą was ciekawić. Póki co 15 tysięcy podstawy w sile i 11 tysięcy ponad podstawy w HP, więc no wydaje mi się, że spoko wynik, fajnie to wygląda, już prawie 250 milionów HP na nim mamy, także 1,4 miliarda, powolutku, powolutku będziemy do tego miliarda dążyć. Dobra, lecimy, mamy upiorny jestca, jestcy, to jest ciężki przeciwnik, na nim się tutaj przeważnie blokujemy, ale że my już na nich dawno, dawno temu się zblokowaliśmy, to wydaje mi się, że jakby jakaś tam odrobina szczęścia była, no to faktycznie uda nam się ich pokonać, ale to jeszcze zobaczymy, nie? No póki co praktycznie każda próba poniżej połowy HP, co jest takim, można powiedzieć, obiecującym wynikiem. No ale tak jak mówię, jeszcze tutaj zobaczymy, to jest paladyn swoją drogą, więc tak samo jak my, no ale tutaj generalnie Kunegunda przede wszystkim musi jakimiś unikami poczarować i dopiero wtedy, o i zobaczcie jak szybko, bardzo, bardzo szybko udało się ich pokonać. No mówię, na tym paladynie już dawno nic nie robiliśmy, więc myślę, że troszkę tych lochów uda nam się zrobić. No widzicie, pierwszy cios bardzo, bardzo mocny, no i później już biją jak wojownik. Dobra, więc tak, Barbar nie zrobił za wiele, Maguś zblokował tego ich Firebola. No powiedzmy, że jakiegoś tam kryta machnął, no i mamy 644 miliony. O i właśnie o tym mówiłem, Kunegunda, zobaczcie, praktycznie z 500 milionów, troszeczkę chyba niecałe 500, ale no bardzo, bardzo dużo HP zbiła. No a my tak naprawdę musieliśmy tylko i wyłącznie ich dobić, też że jesteśmy paladynem, to ich Fireball na nas nie działał. No ale tak to po prostu wygląda. Tu jeszcze jakiś krytyk, no i udało się ich pokonać, mamy też jakieś kapcie, z tego co widzę dla maga, poczekajcie, zobaczymy, ale akurat mag to ma najnowszą legendarkę, więc nie ma totalnie sensu. Dobra, mamy potwora w jeziorze, potwór w jeziorze to jest zwiadowca, no i chyba to też powinien być w teorii dla nas spacerek, dokładnie, tak jak mówiłem, spacerek od razu tutaj zapiszemy, no tak jak mówię, no przeważnie to tak wygląda, że jak się na jakimś przeciwniku zblokujemy, to jak już go pokonamy, to potem z jednego albo dwóch jeszcze dodatkowo też bardzo szybko jesteśmy w stanie nie pokonać. Barbar zrobił dość dużo temu zwiadowcy, tutaj Maguś widzę, że on nawet 3 krytyki, miałem mówić, że 2. No i Kunegunda ma do zbicia połowę. Kunegunda za wiele nie zbiła z tego co widzę, ale my tutaj Fireballem, no tak jak mówię, to jest zwiadowca, także nie ma problemu. Mamy jakiś epik w ogóle na wszystkie cechy. Od razu zmienimy wygląd. Dużo osób może pytać, bo dużo osób może nie wiedzieć, czemu zmieniam wygląd. Zmieniam wygląd dlatego, że są wyglądy
No, przepraszam, ale jeszcze przeziębiony jestem cały czas. Są wyglądy, które dają po prostu więcej metalu i więcej kryształu. I tak jak tutaj itemki ze zbrojowni, ja nie pamiętam, które dają najwięcej, muszę użyć kalkulatora, który jest prawdopodobnie w opisie, o ile dobrze pamiętam. Tak tutaj itemki z gabinetu magii, czyli ten amulet, ten talizman i pierścień. Pamiętam, że na przykład amulet to jest właśnie ta czarna dziura. Jeżeli chodzi o wisiorek, możemy od razu zmienić, to jest dokładnie ten. A jeżeli chodzi o pierścień, to jest dokładnie, poczekajcie sekundkę, to jest dokładnie ten ring, więc jakby no te trzy rzeczy pamiętam, dlatego jak już mam te trzy rzeczy, to sobie od razu je zmieniam. Tu coś mamy w ogóle na trzy cechy, od razu wrzucimy do kibelka, w sensie na wszystkie cechy wrzucimy, to możemy wrzucić i to możemy wrzucić, no i tak będę musiał te 15 razy wszystko rozmontować. Dobra, wracamy do tego lochu. Nie do legendarnego, do zwykłego. No i mamy Valar Aukara. Valar Aukar to jest znowu mag, przepraszam, znowu paladyn, więc no wygląda na to, że może tu być znowu blokada. Chociaż ta pierwsza próba była taka obiecująca, jak sami widzieliście. Możecie napisać w ogóle w komentarzu, jak tam wam idzie. Na moim free to play powiem wam, że strasznie mi się przyfarciło z legendarnym lochem i jest szansa, że jeszcze drugi raz uda nam się zrobić do poniedziałku, ale to może jutro, jak będę miał czas i tak dalej, to może jutro sobie nagramy odcinek z tego free to play i wam pokażę. Po prostu nie będę tutaj mówił, ale możecie dać znać, jak tam wam idzie, jeżeli chodzi o te legendarne lochy, legendarne gemy. No nie oszukujmy się, jest to boost. Jak ktoś sobie ogarnie wszystkie itemki legendarne, jak jeszcze sobie ogarnie w ogóle te pomarańczowe gemy, przynajmniej większy, no to jest bardzo, bardzo duży boost dla postaci. No i dzięki temu te loszki mogą tam jakieś paść, no nie? No i teraz tak, jeżeli chodzi w ogóle o pomarańczowe gemy, bo to też tam była różna dyskusja. Jeżeli jesteśmy takim niższym poziomem, tak mi się przynajmniej wydaje, no to jest opcja, żeby jeżeli jesteśmy niższym poziomem, to dobrze by było mieć kilka tych czarnych gemów jeszcze. O co tutaj chodzi? Najbardziej chodzi o to, żeby to szczęście, jak policzyć to sobie, jeżeli szczęścia 50% mamy nawet na przeciwnika, który ma tam, nie wiem, 600 poziom, chyba większego niż 600 nie ma w lochach ani nigdzie, więc 600 poziom, no to wtedy już możemy się ubrać w same gemy pomarańczowe. Natomiast no, jeżeli jesteśmy niższym poziomem, no to lepiej zamiast właśnie tych samych pomarańczowych, kilka czarnych jeszcze sobie wrzucić. Tak jak ja mówiłem, no bo jednak jeszcze tego szczęścia nie mamy wystarczającej ilości, żeby, no bo wiadomo, to szczęście się skaluje z poziomem, nie? Tak jak na naszym poziomie mamy 50% na zadanie krytycznego ciosu, to jak walczymy z przeciwnikiem w lochach, który ma tam na przykład, powiedzmy ten 550 poziom, to może taka ilość szczęścia, jaką mamy obecnie, nie wystarczyć, więc wtedy lepiej ze dwa czarne mieć, ale tak dużo właśnie takich osób, można powiedzieć, bardziej znających się na rzeczy, jednak skłaniało się ku temu, że jak już mamy te 50% szczęścia dla przeciwnika nawet na 600 poziomie, w sensie dla przeciwnika, który ma ten 600 poziom, no to jednak lepiej, żeby się w same te pomarańczowe ubrać, więc no my chyba do tego będziemy dążyć, raczej już na postaciach moich pokroju właśnie paladyn, pokroju berserk, już te 50% szczęścia mam nawet na dla przeciwników, którzy mają ten poziom 600. Tutaj na przykład zobaczcie, Valar Aukar ma 546, więc już bardzo, bardzo wysoki. Dobra, powiedzmy, że jeszcze na niego z 50 grzybków, jeżeli się nie uda, no to będziemy lecieć dalej. Nie będę tu wydawał nie wiadomo ile, nie będę tam nie wiadomo czego robił. Po prostu sobie poklikamy delikatnie. No zobaczcie, na Hemoridor tych pierwszych dwóch nie musieliśmy wydać nie wiadomo ile grzybków, a padło. Fajnie by było dobić level 444, no ale to jeszcze bym musiał pokonać tak naprawdę trzech przeciwników, więc no to nie jest wcale, to może nie być takie proste, ale zobaczymy. No jeszcze wiadomo, najciekawszy taki, można powiedzieć, sprawdzian tych legendarnych gemów, to już będzie jak ja ubiorę je, powiedzmy, wszystkie, czy tam prawie wszystkie duże, no ale niestety no cały czas czekam na ten event twierdzy, w sumie to możemy sobie, nie wiem, ze kilka razy skipnąć, no tu akurat mały czarny, zobaczmy sobie cyk, no tutaj mały na zręczność, zobaczmy sobie cyk średni, no właśnie, no nie dość, że one lecą rzadko, to jeszcze sami widzicie, że nie jest to wcale takie proste, żeby zdobyć duży, nie? Przede wszystkim, no bo nie dość, że lecą rzadko, to jeszcze może wylecieć mały, może wylecieć średni, co prawda my tu mamy bardzo dużo legendarnych itemów, brakuje nam łącznie chyba tylko trzech, no ale sami zobaczcie, jak rzadko te legendarne gemy lecą, tu jakiś na inteligencję, tu sobie możemy jeszcze raz skipnąć, no i średni czarny, więc no wcale to nie jest takie proste, także no jak już skipować, to już wolę na tym właśnie evencie twierdzy, no bo oprócz tego, że nam polecą
polecą nam same duże, no to jeszcze, znaczy generalnie rzadko lecą te pomarańczowe, a jak już polecą, to chociaż będą duże, więc no rozumiecie, o co chodzi. Dobra, widzę, że tego Valarokara nie ma sensu klikać. Mamy Paula Terre. Paul Terre to jest mag, na którym już stoimy bardzo, bardzo długo. To jest szósty dopiero w karuzeli z idolami. Pomyśleć, że na Berserku mamy chyba tam, nie wiem, 12 czy 13. W sumie to czekajcie, możemy nawet zerknąć, którego mamy na Berserku, to mi się Warta skończyła. Ale tak, dokładnie, mamy 12 na Berserku, a tutaj bardzo, bardzo podobny poziom, no i zobaczcie, że mamy dopiero w tym momencie 7. Fajnie, że udało się go pokonać, mamy tutaj cyk i zobaczmy, jak ta walka przebiegała. Tu w ogóle nawet nam nie dał jeszcze 300 milionów expa, co ciekawe, ale dobra, to jak tego pokonaliśmy, to teraz już potrzebujemy typowo dwóch przeciwników za 300 milionów expa i wbijemy sobie ten level. No i tutaj fajny krytyk, no już tyle na nim staliśmy, że raczej to było do przewidzenia, że go zrobimy. Mamy jakieś rękawice, ale my mamy tu legendarne, więc nie ma co. Lecimy dalej i mamy teraz Spiltrenda. Spiltrend to jest znowu mag, no to nie wiem w sumie, czy go zrobimy. Możemy popróbować, no jakby tutaj jakieś krytyki z dużego rozrzutu wszystkim siadły, oprócz nam to jeszcze pachołkom, to może byłyby do zrobienia. No za niego już dostaniemy 300 milionów, możemy troszkę poklikać, no ale właśnie to jest fajne z magiem, że jeżeli, powiedzmy, wydamy te 100 grzybków i jeżeli nie padnie, to on raczej jeszcze nie jest możliwy, no bo tutaj no wystarczy, że każdy z nas zrobi krytyczny cios z dużego rozrzutu, nie? On raczej wszystkich zabija na hita, przynajmniej tak mi się wydaje. Dokładnie, no tutaj Barbara ma na hita, to akurat bardzo, bardzo słaba próba z tego, co widzę, no ale zobaczcie, no wszystkich na hita, zobaczmy, jak z nami, no nas też ma na hita niestety i to dość mocno. No to chyba to będzie kolejny blok. No żałuję, że tu nie ma żadnego zwiadowcy albo wojownika, bo raczej to by było prostsze do zrobienia aniżeli ten mag, a tak to znowu będziemy na nim bardzo, bardzo długo stać, chyba że pomarańczowe gemiki wsadzimy też naszym pachołkom, wtedy im się zwiększy główna statystyka, no i wiadomo, że te hity będą jeszcze mocniejsze. Dobra, nie ma co go tutaj klikać. Lecimy dalej. To jest w ogóle dopiero drugi loch. Mamy Górę Olimp. Góra Olimp, to są te syreny. No właśnie, no i my te syreny, tak szczerze, na Berserku pokonaliśmy mniej więcej na tym etapie, no ale to jest Berserk, a syreny to jest mag, więc no to było raczej oczywiste, że dość szybko ich pokonamy. Ale zobaczmy na tym Paladynie. No bo patrzcie, z tych prawie 3 miliardów HP zostaje im niecały miliard, co jest w dalszym ciągu bardzo dużą ilością, ale i tak no wydaje mi się, że może jakby tu jakaś odrobina szczęścia była, to byśmy byli w stanie pokonać te syrenki. No chyba że jeszcze delikatnie brakuje, no może jakbyśmy faktycznie te same pomarańczowe gemy ubrali, to może by to było prostsze. To jest w ogóle 345 level, zobaczcie, to jest tak żałosna ilość expa, biorąc pod uwagę, jaki mamy poziom w tym momencie, że no nawet nie warto tego klikać. No ale fajnie by było w końcu ruszyć tą Górę Olimp, ruszyliśmy ją, tak jak mówię, jedynie na Berserku w tym momencie, no a tutaj Paladyn to już by była druga taka postać, ale dobra, nie ma sensu, no widzimy, że jeszcze troszkę brakuje, chociaż już jesteśmy bliżej niż dalej, można by powiedzieć. Uświęcona tradycją szkoła magii, Hagrid, wojownik, no i wydaje mi się, że on będzie do zrobienia. Zobaczmy, z tego co widzę, mu tak około połowę na razie zbijamy. Ale to jest dopiero 9 na 20, więc też, tak jak mówię, raczej go tu klikniemy. Chociaż wiecie co, poczekajcie, zaraz do niego wrócimy. Tu mamy Odyna. Odyn może być ciężki, ale my tutaj zauważyłem, że mamy tego maga. I czy my tego maga nie jesteśmy w stanie kliknąć? Bo ja pamiętam, że no, jestem nauczony z tego Berserka, że przez magowie to jest dla nas darmowy exp tak naprawdę. Ale tutaj jak zobaczyłem, że mamy tego maga, to mówię, o, może faktycznie będzie szansa go pokonać. No i zobaczmy, tam było 24 miliony HP. Walka z magami się, można powiedzieć, że wyróżnia tym, że zostaje im praktycznie co chwilę bardzo, bardzo mało HP. Ale jednak ubić go nie możemy, tam była w ogóle drugi raz taka sama próba. No a zobaczmy teraz, jak to wygląda. No trochę go tu poklikamy, powiedzmy, że do 7000 grzybów, powiedzmy, że te niecałe 200 jeszcze na niego wydamy, bo z tego co pamiętam, chociaż nie, 10 to jest mag i chyba 11 to jest mag, 12 to jest dopiero zwiadowca. To szkoda, bo myślałem, że jak tego maga zrobimy, to będziemy mieli zwiadowcę i ten zwiadowca też by nam padł, no i byśmy mieli ten level upragniony, ale wygląda na to, że chyba kolejny to też jest Max, z tego co pamiętam, ale dobra, no na razie jego pokonajmy i zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Tylko właśnie, no czy my go tutaj pokonamy, to też nie jest powiedziane wcale, że nam się uda. 36 milionów HP z tego co widzę, 55, no ale już były nawet próby, tam chyba 24 na początku, także to wygląda jak wygląda. Dobra, no powiedzmy jeszcze te 100 prób na niego, jeżeli się nie uda, no to lecimy dalej. No kurde, potrzebujemy jeszcze dwóch przeciwników, no może 13 piętro nam padnie.
Może w tej szkole magii, znowu bardzo bliziutka próba, może w tej szkole magii jakieś tam dwóch się uda pokonać zamiast jednego, no zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie. Sami widzicie, że nie jest to wcale takie proste, jakby się mogło wydawać. Okej, no jeszcze 50 grzybów na niego, no są te próby takie, można powiedzieć, bardzo bliziutkie, tak jak mówię, takie, które kuszą, żeby klikać, bo może się uda, no ale nie wiadomo, nie? Sami zobaczcie, że... No może po prostu brakuje obrażeń, nie? Może każdy zadaje akurat w tym momencie hit z najwyższego rozrzutu. No i później, o teraz w ogóle się coś zacięło. Ale chyba i tak nie pokonaliśmy, dobra, jakiś lag był. Każdy zadaje z najwyższego rozrzutu, a może i tak brakować tych obrażeń, dlatego nie możemy jej pokonać. Czy tam jego, no nieważne. Okej, wracamy. No to co, to lecimy już po kolei, lecimy do tej uświęconej tradycją szkoły magii. No jeżeli po tym to byłby jakiś zwiadowca, no to jest duża szansa, że go klikniemy. Oczywiście zakładam, że tego Hagrida klikniemy, mimo że nie jest to wcale powiedziane, że tak będzie. No on ma tutaj 1 300 000 000 HP, więc no bardzo dużo, ale my mu ciągle schodzimy tak poniżej połowy, więc może faktycznie jakby jakaś próba fajna, szczęśliwa nam siadła, no to by się udało tego Hagrida też machnąć, ale nie jest to wcale powiedziane. No ja właśnie mam ten problem, że nigdy nie pamiętam, który przeciwnik jest kolejny. Co prawda już kilka razy te lochy robiłem jedne i te same, więc no już coś tam, jakiś zarys mam w głowie, ale na przykład nie pamiętam, czy po Hagridzie jest jakiś wojownik znowu, czy może mag, czy może ten upragniony zwiadowca dla nas. No dobra, no tak widzę, że około 1 000 000 HP jesteśmy mu w stanie wzbić, ale żebyśmy mu zbili do zera, no to wcale nie jest takie proste. Można by powiedzieć, dobra, ile my chcemy na niego jeszcze wydać? Powiedzmy jeszcze ze 100 do 6800, jeżeli się nie uda, no to trudno. No chciałbym ten level wbić, no 444 to wcale nie jest tam jakiś level, powiedzmy, fajny. 445 byłby fajniejszy, bo okrągły, no ale lepsze taki delikatny, można powiedzieć, pójście do przodu niż żadne, powiedzmy. No ale sami zobaczcie, że tak to wygląda, że tutaj z nim nie jesteśmy w stanie wygrać, nie? Niestety, 700 milionów, jakieś tam 750, tam niecałe 400, 250 nawet było, to taka widzę, że chyba jedna z fajniejszych prób, ale nie było żadnej bliskiej, nie było żadnej takiej, gdzie mu zostało tam faktycznie 50 milionów czy 40. No tutaj Kunegunda, nie? No Kunegunda jakby zrobiła coś takiego jak z tym zwiadowcą, o ile dobrze pamiętam na początku odcinka, no to byłoby to o wiele prostsze, no ale nie udało się. No i tak w sumie pokonaliśmy ilu? Tutaj dwóch... I chyba w sumie... A, jeszcze tego Paula Terre w tej uświęconej tradycją szkole magii. No to jest git, w sensie w karuzeli z idolami. No to i tak, no trzy lochy dzisiaj poszły. Wydaje mi się, że okej. Jeszcze oczywiście to nie jest koniec. Jeszcze tutaj może sobie wejdziemy do tego 13 piętra. Zobaczymy, co z tym kolegą się uda zrobić. To jest wojownik, więc znowu, no tutaj Kunegunda jakby coś fajnego zrobiła. Zobaczmy, jak te walki wyglądają. No tu Barbar mu nie zabrał praktycznie nic. Ten zginął na hita. Kunegunda widzę, że zginie na dwa hity. No i my tutaj tym Fireballem, no on ma prawie 500 milionów HP i bije naprawdę dużo, bo ma tej siły naprawdę dużą ilość, praktycznie tyle co my w sumie. No ale okej, no możemy go tutaj troszeczkę popróbować. No mówię, no ta Kunegunda jakby jakieś uniki, jakby tam jakieś, no widzicie, że jesteśmy mu w stanie zbić ponad połowę HP, to może jesteśmy mu w stanie zbić całość, jeżeli by się udało, no a jeżeli nie, no to trudno, to polecimy jeszcze do Odyna, no i na tym Odynie wydaje mi się, że zakończymy dzisiejszy odcinek. No i tak jest jakiś tam progres i tak jesteśmy delikatnie do przodu, więc no chyba git, nie? Tak mi się wydaje, że chyba git. Oczywiście wrócimy, tak jak mówię, na tego Paladyna i generalnie na każdą inną postać, jak już sobie, o tam 47 milionów, fajna próba, jak już sobie ogarniemy te wszystkie pomarańczowe gemy, może jeszcze pachołkom coś tam delikatnie poogarniamy. No pachołkom będzie ciężko ubrać wszystkie pachołki w te pomarańczowe gemy, ale tam jakieś, wiecie, można, może z 5, może coś takiego, i wtedy, no bo zobaczcie, no brakuje tych obrażeń ewidentnie, tutaj tego byśmy pokonali z większymi obrażeniami, tamtego maga też byśmy pokonali z większymi obrażeniami, karuzela z idolami, kolejny mag znowu by się udało z większymi obrażeniami, także no tych obrażeń faktycznie brakuje, więc zamiana tych czarnych gemów na pewno wydaje mi się, żeby pomogła. Ciekaw jestem, czy nie zrobili właśnie tego z myślą o tym, że najbardziej ludzie obecnie męczą się z górą Olimp, najbardziej męczą się właśnie z jakimiś tam karuzelami z idolami i tak dalej, no i właśnie to wynika z tego, że tych obrażeń brakuje, więc no te gemy to jest tak naprawdę lekarstwo, można by powiedzieć, na te obrażenia. No ale zobaczymy, no to jeszcze musi troszeczkę minąć, musimy troszeczkę potestować i wtedy będziemy wiedzieć, jak to faktycznie się będzie opłacało. Okej, mamy 6600, no niestety nie padło, lecimy do
do Odyna i to już jest ostatni w tym odcinku przeciwnik, którego będziemy próbować ubić, tylko że to jest wojownik, no i to jest bardzo twardy wojownik. Akurat jego bym się nie spodziewał, że nam się uda go pokonać, ale znowu, no tak myślę, że ze 100 grzybków 150 sobie popróbujemy. 76,5 tysiąca siły, 330 tysięcy HP, także bardzo dużo, on jest bardzo twardy. W ogóle on jest tak, zadaje obrażenia ogniem, odporny na ogień. Jak to u nas wygląda? My mamy błyskawice, Barbar ma ogień, magma zimno, a i Kunegunda ma ogień. No to w sumie średnio, poczekajcie, czy my jesteśmy w stanie coś zamienić? Tutaj mamy 59, tu mamy 58, 57, no my nawet nie mamy 60%, żeby coś pozamieniać, ale i tak wydaje mi się, że to by jakoś tam bardzo, bardzo dużo nie dało. Dobra, wracamy tu, no i mówię, no powiedzmy, że do 6450, coś takiego, ze 100 grzybków na niego, uda się to się uda, nie uda się to trudno. No ale mówię, no on to jest akurat dość twardy przeciwnik. Zaraz sobie porównamy z ciekawości lochy, możemy sobie porównać w sumie naszego paladyna i naszego berserka, jak to wygląda. No na pewno na berserku mamy tych lochów o wiele więcej zrobionych. Pamiętamy, że to jest paladyn, może on już w tym momencie nie wygląda, ale pamiętamy, że to jest paladyn, który jednak no w tych lochach nie jest jakimś wybitną klasą, że no nie przechodzi tych lochów wcale jakoś łatwo. Tutaj już Kunegunda głównie musi nam pomagać, no ale a jednak berserk, no to jest berserk, no nie? No ale trudno, dobra, 525 level on ma. No widzimy, ale tak możecie w sumie napisać, bo tak nie jestem pewien. Chyba najsilniejsi przeciwnicy w lochach, czyli to jest bodajże Góra Olimp, chyba nie mają wyższego poziomu aniżeli 600, no nie? Bo to było robione jeszcze w momencie, gdy w grze nie było żadnego 600 levelu i levela, i gdzie 600 poziom to był taki najwyższy możliwy do zdobycia w grze. Dopiero jak już się ktoś tam zbliżał, to oni go podnieśli do 700. Także możecie tam dać znać w sumie w komentarzach, czy faktycznie jest tak, jak myślę. No i mówię, no i obliczyć sobie po prostu tego szczęścia, żeby mieć 50% nawet na walkę z 600 poziomem i będzie git, nie? I już jeżeli taką ilość będziemy mieli, no to już będzie można same te pomarańczowe gemy założyć. Dobra, no nie udało się i czekajcie, teraz możemy sobie porównać. No strefa światła dawno zamknięta, ale tak, mamy 7, 11, 1, 9, dobra, żeby to zapamiętać. Tu mamy o jeden dalej, tu mamy o wiele dalej, tu mamy jeden dalej i tu zobaczcie, tu mamy o 5 przeciwników dalej, nie? I tu mamy 5, czyli tu mamy tego samego Odyna, tu mamy w ogóle, zobaczcie, 15, a tam mamy 10, no i tu mamy 17, a tam mamy bodajże 16, czyli no głównie tutaj Szkoła Magii i Esteros. To są takie dwie rzeczy, które mamy o wiele dalej na berserku, ale nie ma co się dziwić. No, Szkoła Magii, dużo magów później, więc no dla berserka idealnie. No i tutaj mamy tego maga, potem bodajże jest kolejny mag, potem 12 to jest chyba zwiadowca, dopiero 13 to jest wojownik. Także no tak to wygląda. Dobra, to by było na tyle. Ja wam dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to strzelcie kciuka w górę, strzelcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów przy piętym komentarzu, wbijajcie na Twitcha, który też jest przy piętym komentarzu. Możecie sobie tam zostawić followa. Dzisiaj prawdopodobnie o 18 może będzie live'ik, ale jeszcze nie jestem pewien, zobaczymy. Także będę dawał znać na Discordzie. I chyba tyle. I wszelkie tam przydatne linki, ten kalkulator do kowala, o którym mówiłem i tak dalej, wszystko macie w opisie, więc sobie możecie zajrzeć. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!